Cześć, tu Sysia. Nie wiem jak wy, ale ja w takie bardzo ciepłe, upalne dni kompletnie nie myślę o robieniu makijażu i kompletnie nie chcę mi się go nosić. I jest to ostatnia rzecz, o której marzę, to, żeby jeszcze bardziej oblepiać siebie czymś na twarzy. Ale no wiecie jak jest, czasami trzeba, czasami po prostu chcemy poczuć się lepiej, więc pokażę wam dzisiaj mój makijaż bez użycia podkładu. Taki bardzo prosty, bardzo lekki, właśnie idealny na lato i na upały. Moja skóra, jak widzicie, jest lekko zaczerwieniona, ale to dlatego, że przed chwilą robiłam trening i jeszcze po prostu to zaczerwienienie ze mnie nie zeszło. Makijaż zaczynam od korektora, bo nie będę używała podkładu, ale chciałabym pojedyncze jakieś miejsca delikatnie sobie wyrównać, więc będę używała korektora Maybelline Anti-Age Eraser. I używam tego konkretnego, dlatego, że po prostu on ma taki odcień zbliżony do mojej skóry. Jeżeli zależy nam na tym, aby nie nakładać podkładu, to ja rekomenduję właśnie, aby wyrównać kolorystycznie centralną część twarzy. Oczywiście, jeżeli mam jakieś wypryski gdzieś tam na bokach twarzy, oczywiście spoko, ale jeżeli wyrównamy okolice tutaj, to od razu twarz wydaje się po prostu bardziej wyrównana całkowicie. I użyję sobie pędzelka Jessup 110 do delikatnego roztarcia tego korektora. I bardzo, bardzo, bardzo delikatnie całość rozcieram. Jest tego naprawdę niedużo. Pielęgnację już mam na skórze, o tym nie wspomniałam. Celowo też delikatnie zostawiłam, widzicie, nos wydaje się teraz troszeczkę bardziej jakby różowy, czy tam czerwony, bo zostawiłam go tutaj niepomalowanego. To taki dała mi taki balans, że nie będę zbyt blada w całej centralnej części twarzy. Odklepuję sobie całość, tego produktu jest naprawdę malutko. Teraz przechodzę do bronzera i różu i ja będę używała kremowego bronzera od Danessy Myrix. Ja sobie go troszeczkę wyłożyłam, rozcieram go sobie na tej mojej podkładce i używam takiego puszystego, skośnego pędzelka. I to jest taki pędzelek do aplikacji produktów suchych, ale właśnie jeżeli fajnie wpracujemy produkt w taki pędzelek, to on może dać nam super naturalny efekt właśnie konturowania. I bardzo delikatnie sobie tutaj wklepuję tam, gdzie potrzebuję. I tym, co mi zostało na pędzelku, z taką totalną resztulką, przeciągam troszkę bliżej ten bronzer. I odrobinka żelowego różu. Ja używam Rimmel Jelly Blush. I również rozcieram sobie troszeczkę. I łapię mój pędzelek skośny. Pędzelek Zoeva 127. I delikatnie doklepuję. Powiem wam, że makijaż na upały to jest trudny temat, bo z jednej strony chcemy bardzo delikatny make-up, żeby tylko, wiecie, tylko delikatnie coś wyrównał, więc sięgamy po jakieś lekkie korektory, po kremy BB, ale z drugiej strony na przykład w moim przypadku, jak nałożę sobie pielęgnację, nałożę sobie SPF i nałożę sobie krem BB, to no to ta buzia tak się świeci po jakiejś tam godzince, że masakra i absolutnie nic nie jest w stanie się utrzymać, więc bardzo często właśnie sięgam po mocniej kryjące i bardziej trwałe formuły, ale w takiej mega, mega cieniutkiej warstwie, w bardzo minimalnej ilości. Napiszcie jak to jest u was, czy wolicie właśnie iść w krem BB, czy coś trwalszego, w mniejszej ilości, czy robicie po prostu taki makijaż jak zwykle, czy wam w ogóle te upały nie przeszkadzają. I ja będę rezygnowała z rozświetlacza, no bo zobaczcie, że moja skóra naturalnie się mieni, błyszczy, i od delikatnego kremowego różu i po prostu mojej pielęgnacji, więc możemy przejść do brwi i ja zaczynam sobie tym cudeńkiem od Hean, jakim jest Lamination Brow Gel. I najpierw sobie delikatnie przeczesuję w przeciwnym kierunku. I za chwilę będę sobie włoski układać w odpowiednią stronę. W ogóle przygotowałam sobie mój zestaw do robienia sztucznych piegów. Ale jednak nie wiem, czy mam ochotę na sztuczne piegi dzisiaj. Chyba jednak zrezygnuję, postawię na taki minimalistyczny look. I wyczesuję sobie brwi do góry. No jest super, jest ten żel. Dorysowuję sobie kilka włosków tam, gdzie tych włosków brakuje w mojej brwi, tak żeby delikatnie ją tylko uzupełnić. Ja używam cieni też z Hean. I powiem wam, że jeżeli chodzi o makijaż oka, to ja mam taki problem, że jako posiadaczka powiek opadających i do tego tłustej powieki, przed każdym makijażem oka muszę nałożyć puder, muszę nałożyć bazę i dopiero potem cienie i też je dobrze odpowiednio nałożyć tak, żeby makijaż był trwały. I jak jest taki upał, jak jest gorąco, to nie chce mi się po pierwsze nakładać tylu warstw, po drugie nie chce mi się troszczyć i martwić o to, czy przypadkiem mi się coś nie zbierze, więc ostatnio to, co robię notorycznie, to po prostu przyklejam sobie folię. I w tym celu po prostu nakładam klej do brokatu, może być glitter primer, ja używam kleju z Inglota, Inglot Body Art. Rozkładam sobie w palcach, wklepuję delikatnie w powiekę
I nakładam folię. Nawet ostatnio zaczęłam palcem, już mi się nawet nie chce bawić w pędzelki, tylko biorę palucha i naklejam. I generalnie zwykle robię to na początku, przed makijażem twarzy, żeby w razie czego móc zmyć jakieś tam drobinki, osypki. No ale widzicie, nie zrobiłam tego, więc radzę sobie z chusteczką. I później takie iskieryczki mi się piękne mienią i nic mi nie przeszkadza. No już makijaż oka mam praktycznie skończony. I teraz tuszuję rzęsy, mascara Curl Bounce. I mówiłam wam, że ona jest całkiem fajna pod kątem tego, że się nie rozmazuje, nie kruszy i tak dalej. No to w przypadku takich upalnych dni zdarzało mi się, albo po treningu, że delikatnie mi się jednak odbiła. Gdybym pewnie miała przypudrowaną powiekę czy przypudrowaną skórę, to by tego nie było, ale jednak ten tłuszczyk pot delikatnie tę maskarę rozpuszcza. Mikuś, ale za taką dużą paczkę to na pewno się należą głaski. Dokładam sobie troszeczkę różu, bo wydaje mi się, jak już widzę taki ostateczny obraz, jak mój makijaż się prezentuje, to uważam, że tego różu tutaj jeszcze można troszkę dołożyć. I teraz przechodzę sobie do ust i zaczynam od konturówki Eveline Make a Shape w odcieniu Milk Candy. Delikatnie wypełniam nim też usta. W ogóle latem, kiedy chcę się umalować, a jest upał, to bardzo często sięgam właśnie po konturówki i nimi maluję całe usta. I na koniec błyszczyk. Ja używam Heian, tego chłodzącego, Hemp Menthol. Celowo też nie użyłam pudru w tym makijażu, ponieważ chcę mieć możliwość ewentualnych poprawek w ciągu dnia. Jeżeli zapudruję się, a będzie super skwarno i tak się spocę, i tak będę się błyszczyć, tak będę się świecić, a jeżeli nałożę puder, to może to owocować tym, że makijaż będzie mi się ważył i będzie wyglądał na bardzo, bardzo, bardzo zmęczony w ciągu dnia. I makijaż jest skończony, tak się prezentuje mój makijaż na ciepłe, na upalne, słoneczne dni, kiedy nie chcę, ale muszę się umalować i chcę wyglądać po prostu troszeczkę lepiej, ale nie chcę, aby ten makijaż był zbyt ciężki. Napiszcie mi, jak wygląda wasz makijaż na lato, jakie elementy są według was niezbędne w takim makijażu, z czego rezygnujecie. Zanim skończymy, chciałabym cię poprosić o zostawienie łapki w górę i komentarze pod tym filmem, abym wiedziała, że jesteś, że ci się podoba, że dotarł do ciebie ten filmik. To mi bardzo pomaga, więc bardzo cię proszę o zostawienie po sobie jakiegoś śladu i serdecznie dziękuję ci za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się. Do następnego. Pa, pa!